Teraz zmiana do budżetu. Ja jeszcze w międzyczasie chciałabym powiedzieć o jednej sprawie, która jest bardzo, bardzo ciepła. Ja byłam ostatnio na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie realizacji planu cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. W tej chwili odbywają się spotkania organizacyjne, rozmowy z poszczególnymi gminami, które będą brały udział w tym programie. I na dzień dzisiejszy, w miesiącu czerwcu bądź lipcu, burmistrz będzie mógł podpisać list intencyjny dotyczący porozumienia w sprawie planu cyfrowego 2025 Warmii i Mazur. Ten list intencyjny powoduje, że my będziemy przygotowywać się, jeżeli Państwo podejmą w październiku uchwałę do zawarcia porozumienia z wojewodą. Może przeczytam dokładnie, jak to brzmi. Porozumienie dotyczy utrzymania i rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu. Obejmuje to on przede wszystkim miejsca, gdzie koszty tworzenia internetu są bardzo wysokie, czyli wsie. Gminy w tej chwili zastanawiają się, czy zawrzeć porozumienie i Państwo otrzymacie, chyba że będziecie chcieli już dzisiaj, bo to są bardzo ciepłe w ogóle dokumenty, które wpłynęły już w piątek. Porozumienie przede wszystkim wprowadza dwie uchwały, nad którymi trzeba będzie się zastanowić. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. I zwalnia ona z podatku od nieruchomości grunty, budowle lub ich części wykorzystywane pod infrastrukturę dotyczącą internetu. Jest to realizowana inwestycja trwająca przez 10 lat. Będzie, w tej chwili już są wprowadzane projekty przede wszystkim do realizacji. I porozumienie to, jest tak, uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i oprócz tego uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych poszczególnych gmin, gdzie będą realizowane właśnie inwestycje dotyczące internetu. I gminy, wywołując te uchwały, będą musiały zadeklarować się, czy rzeczywiście obniżą opłaty dotyczące pasa drogowego. Ja akurat mam wydruk, w którym nie ma gminy jako takiej, gminy Jeziorany, gdzie zajęcie pasa drogowego wystąpi, ale z kolei na pewno musielibyśmy podpisać uchwałę, Rada musiałaby podpisać uchwałę dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości. I u nas to, co oni nam przekazali, podstawa opodatkowania w gminie Jeziorany, jeżeli przystąpilibyśmy do tego porozumienia, to jest kwota 1 350 026 zł. A zwolnienie wynosiłoby 27 tysięcy złotych. Czyli tu na dzień dzisiejszy burmistrz jest skłonny wystąpić do Państwa o wywołanie takiej uchwały, żeby doprowadzić internet w miejscach, gdzie jego nie ma. Ale rzeczywistych kosztów jeszcze nie potrafię Państwu przedstawić, dlatego że nie ma jeszcze dokładnych informacji. W jakich miejscach, gdzie, w którym miejscu, gminy też nie zapomnę. Wiem, że w tej chwili jest realizowany w Radostowie, gdzieś tam była przeprowadzana nitka, a dalej, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, nie było mowy na tym spotkaniu. Ona już nie ma drogi po 60 zł. Więc to jest jedyny sposób, żeby doprowadzić internet na terenie gminy. Mam przedstawienie. Może ja proszę o przygotowanie dla Państwa. Bardzo dziękuję za to, abyśmy się w najbliższym czasie zapoznali. Tak, wybaczcie, że 15 października prawdopodobnie trzeba będzie podjąć tą uchwałę o zwolnieniu podatku od nieruchomości. Burmistrz w tej chwili podpisałby tylko list intencyjny. Tam, gdzie jest dostępny dzisiaj internet, to też... To jest internet, który w tej chwili po prostu będzie realizowana inwestycja. To, co Państwu przeczytałem, tak? To, co nie, ja teren nie znam.
Nie potrafię Państwu powiedzieć o terenie. Wiem, że Radosław na pewno jest objęty. To jest utrzymanie i rozbudowę infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu. Ale drogi w szkole. A wam ta żona pewnie jest droga? Też droga. Porozumienie jest zawarte na 10 lat do 31 grudnia 2025. I głównie narzuca na nas obowiązek podjęcia tylko tych uchwał, bo my nie bierzemy udziału w inwestycji. Żadnych dodatkowych środków, nic nie wykładamy, tylko bierzemy udział w wywołaniu uchwały i zwolnieniu z podatku od nieruchomości w miejscach, gdzie będzie ten internet. Następnym problemem, jaki jest tutaj uregulowany, to się zmienia z minuty na minutę. Co będzie się działo z infrastrukturą po 10 latach? W tej chwili propozycja jest taka, że może nastąpić zbycie w procedurze przetargowej całej infrastruktury i w momencie, kiedy będą środki finansowe ze sprzedaży tej infrastruktury po okresie realizacji, w zależności od udziału poszczególnych gmin, środki by były przekazane dla gmin. A jeżeli gminy byłyby zainteresowane inną formą, byłaby możliwość przejęcia tej infrastruktury. Oczywiście były głosy na spotkaniu, no przecież ta infrastruktura po 10 latach też ma inną wartość. Więc to jest dalej w trakcie rozmów. W tej chwili jest wersja, to jest projekt porozumienia, który dosłownie w piątek po raz kolejny był zmieniony. W związku z tym pozwolę sobie przekazać do przygotowania dla Państwa projekt porozumienia i listu intencyjnego, bo z tego, co rozmawiałam z Panem Burmistrzem, chcę podpisać to, ten list intencyjny, bo on jeszcze nas nie zmusza do zawarcia porozumienia. Porozumienie jest dla nas wiążące. Więc na pewno w październiku, w miesiącu wrześniu, jeżeli będzie sesja, to wystąpimy do Państwa o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia. A w dalszej kolejności byłyby uchwały o zajęcie pasa drogowego i zwolnienie z podatku od nieruchomości. I myślę, że już będzie więcej wiadomo na temat techniczny, tak? I miejsc. Załącznikiem będzie od razu udział poszczególnych gmin, jak to wygląda, jakie gminy, jakie miejscowości są ujęte i powiaty. Ale kwota rozdana już jakieś? Nie, kwoty przekazane nam, narzucone są wartości, przekazane są tylko, jeżeli chodzi o zwolnienie z podatku nieruchomości. Jaka to była? 27 tysięcy. Jeszcze udział własny może gminy, tak? To nie, tylko porozumienie. Tylko porozumienie. Tylko dotyczy. Tak, tak. Tylko to. Nie bierzemy udziału w inwestycji. Oni sami realizują.